Niezatapialni. 86. Witamy w 86. odcinku Niezatapialnych. Waszego ulubionego podcastu o giereczkach, popkulturze i nieżywym Umberto Eco, o którym Iga, doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego, chciała właśnie się przedstawić, że dowiedziała się 10 dni po śmierci Umberto Eco, najwybitniejszego językoznawcy i seminologa, semiloga, jak on się nazywał? Semiologa. Semiologa, on generalnie właśnie. Też był estetykiem, dlatego jest mi trochę głupio. No tak, nie, no, ale najbardziej znany był z semiologii swojej, co nie, to on stworzył semiologię. Że dzięki temu Iga się właśnie dowiedziała dokładnie as we speak, w ogóle jest jeszcze w szoku. Jest w totalnym szoku, ale on był stary. Był bardzo stary, tak. Miał 82 albo 84 lata. To nie lata. Był aż tak stary. To przeżył. Ludzie, no nie, no, ale to już jest taki wiek na umieranie. To nie jest takie, że... No jest to wiek na pewno nie na skoki na bungee. No, do tego miał raka podobno od jakiegoś czasu, takiego agresywnego, który się szybko posuwał. 2016 to jest w ogóle jakiś, kurde, wszyscy pomrzemy do końca, co? Tak swoją drogą, wszyscy umierają w tym 2016. Bez przesady, ty. Słyszałeś o tym, żeby się ktoś urodził? dużo dzieci wśród moich znajomych się urodzi. Czy słyszałeś, żeby ktoś sławny się urodził w 2016 roku? Mówi do was Tomek Strągowski i... I Iga Wasmolańska. Dominik Gąska jest nie... Obecny, ponieważ, albowiem, nie wiem, czy możemy o tym mówić, ale wydarzyły się wielkie rzeczy w życiu Dominika Gąski. Być może będzie to ogłaszał za tydzień, a być ja może... Ja nie urodził się wciąż nikt sławny. Tak, nikt sławny się nie urodził, ani nikt się nie pobrał, też równie sławny. No ale dzisiaj jest pierwszy dzień tych wielkich rzeczy i Dominik nie bardzo mógł przyjść na nagranie. Tak, ale powiedział, że... Ale powiedział, że tak, że jeszcze wróci do nagrywania, więc nic złego się nie wydarzyło. Nie będzie Michała. Pawela też rozmawiać... dzisiaj nie ma. Tak, Pawela też. Ale u Pawela też się dzieją wielkie rzeczy. Tak, to jest fakt. Dokładnie. A Paweł w ogóle powinien się zrobić taki mind-blowing fakt. W pewnym momencie ogłosi, że Paweł był przy każdym odcinku Niezatapialnych, ale siedział w rogu i nic nie mówił. Możemy zrobić w ogóle taki kącik ciekawostek. Co u Pawela? Co w tym tygodniu u Pawela? Myślę, że mógłby nam dostarczać taką informację. Będziemy rozmawiać przede wszystkim o mind-blowing, rewelacyjnym, absurdalnie dobrym, nieziemsko wspaniałym, tudzież cudownym trailerze Uncharted 4, po Widziałam którym go. Sieć eksplodowała i spłynęła spermą. I teraz i ludzie tak ocierają twarz i nie mogą uwierzyć, co to się wydarzyło właśnie. I... Zbiorowa ejakulacja. To ty dzisiaj używałeś tego. Tak, tak. Więc stąd moje skojarzenie. Bo to Dominik nie mówił o czymś takim, że Nintendo coś tam zapowiadało i tam autentycznie na sali było zbiorowa ejakulacja i tak co? I tak, i również o skandalu niesamowitym, wielkim, związanym z tym trailerem, który przy okazji mówi nam co nieco na temat samej gry, moim zdaniem, ale o tym później. O grze Dying Light, jaki jest ten podtytuł? The Following, którą Iga przeszła. Jeszcze nie przeszłam, ale jestem bardzo masowana. Będziemy o niej gadać, bo po prostu chcemy. Ej, opłaca się mówić o tej grze. A przy okazji okazuje się, że twórca, że szef studia, które stworzyło tą grę, jest miliarderem i dorobił się na niej pierdyliard milionów, miliardów. I okazuje się, że zarobił na dobrze sprzedającej się grze. Tak, jest... niesamowite. I okazuje się, Breaking news. I okazuje się, że ta gra sprzedała się dużo lepiej niż Wiedźmin, co było tematem u nas na grupie, nie wiem dlaczego, ale możemy do tego też nawiązać. I będziemy mówili o cichym odchodzeniu, wygaszaniu PlayStation Vita, który lat ma dopiero 4, ale już nawet Sony o nim nie pamięta. Nawet kiedy Sony zapomniał. Sony z tym rodzicem, co zapomina odebrać dzieci z meczu baseballowego i to dziecko czeka, tak, i czeka. Tak. I tam w końcu podjeżdża i to dziecko siedzi tak na krawężniku, trzyma piłkę i taki kask obok tak się kręci bardzo powoli, że widzę, że się przed chwilą pobiło. No. Tak. Tak, to jest Sony. Tak, i tak w milczeniu po prostu idzie do samochodu, jak tam, tak. On tam próbuje przeprosić, on tak, wiesz, przychodzi obok, co dzieci nie odzywa. Nie, ja, bo tam jest zawsze urwanie ujęcia. Będę się bawił ze swoimi starymi grami, nie potrzebuję nowych tytułów, a... Tak będzie, no. Mam Wipeouta sprzed 4 lat, co nie? Są jakieś 3 gry, nie? Możemy od tego zacząć właściwie. Możemy od tego zacząć, ponieważ grą, która miała sprzedać PS Vita, był Uncharted. Bardzo słaby Uncharted, nie wiem, czy grałaś. Wiesz co, ja ci powiem, ja mam super historię z tym związaną. To jest historia moich lekkich początków w WP. Jak jeszcze siedziałam tam koło Dominika. Delikatnie. I on przyszedł i miał tą PS Vita i coś tam robił. I ja mówię, o, masz Vita, nie? I on mówi, no masz, pograj w Uncharted. I daje mi, i ja się patrzę, a tam jest napisane, bo ona była po polsku. Ja nigdy nie miałam niczego po polsku z takich tam technologicznych rzeczy. I tam było napisane impreza.
i tam, jak to kliknąłeś, to było rozpocznij imprezę, tam startup party. Ja byłam like, okej, hell yes. Włączam to i Dominik, którego tam mało wtedy znałam, się tak patrzy na mnie i mówi, co ty robisz? Nie, nie, nie. To jest przekleństwo. Oddaj. No nie będziesz zaczęły żadnej imprezy. I wziął, zaczął grać tą czartę. Siedział chyba z pół godziny, nic nie mówię, totalnie wiedziałam, co się właśnie stało. I dał mi potem pograć, ale po jakichś 20 minutach stwierdził, że ja totalnie nie wiem, co to jest, że ja totalnie nie umiem grać i mi zabrał. Więc to jest moja cała historia z Uncharted. I mógł cię pogryźć. To się działo wcześniej. Co mógł? Mógł cię pogryźć. Nie zrobił tego, nie. Ale jak chcę powiedzieć, że grał dużo lepiej, bądź nie potrafił złapać tam jakiejś krawędzi cały czas, a ja już byłam dużo dalej, więc... Ja podejrzewam, że to był ten problem. Że... Aha, że napisz... A było tak z Angry Birds. Powiedział mi, że ma taki level, którego nie może przejść i też mi dał, ja mówię, pokaż, i przeszłam tam za pierwszym razem, no, chyba dwoma aptekami, mm-hmm. I on się też tak wnerwił, nic potem do mnie nie mówił, nie. Dominik miał na przykład ciężki czas ze mną i z Michałem, jak się w Nidhoga wgrywaliśmy. Mm-hmm. Był taki okres w naszej firmie, że graliśmy tam dzień w dzień po kilka meczy w Nidhoga. Nie wiem, dlaczego zamknęli ten serwis. I długo graliśmy, znaczy długo, przez jakiś czas graliśmy na jednym poziomie, a później bardzo wyraźnie ja i Michał stawaliśmy się coraz lepsi, a Dominik zostawał za nami. Mm-hmm. I ja tam z Michałem grałem po 10 minut jedną rozgrywkę, a z Dominikiem tak tam, wiesz... Minutka buta, nie? I też bardzo, bardzo się irytował na to. Ja. W pewnym czasie nie chciał grać. To w ogóle to jest sekcja Wspominamy Dominika, którego tutaj z nami dzisiaj nie ma. W każdym razie, Uncharted na PS Vita, z tego co pamiętam, a mówię, tam grałam przez 20 minut, nie wydawało mi się grą fenomenalną. Był słaby, niemiłosiernie. Była po prostu, z tego co pamiętam, idź do przodu i nie miałeś praktycznie żadnych możliwości zrobienia czegokolwiek, oprócz tego co gra ci mówiła, znaczy... i ona ci jeszcze tak chamsko podpowiadała, tak. Że ty masz cały czas iść, więc tam nawet... Tak, jeszcze ci podpowiadała, bo tam oni próbowali wszystko zrobić za pomocą tych super funkcji, nie? PS Vita. No tylko pamiętam, że się wspinało, to trzeba było się tam realnie wspinać. No ale jak tam na przykład znajdowałaś jakieś te, jakieś mapy czy coś takiego, to trzeba było ścierać z tyłu, co nie, że niby kłuż i tak dalej. No było... Bardzo potrzebna funkcja. No właśnie, no ale wiesz, ale jednocześnie niepotrzebna, ale jednocześnie na tyle skomplikowane, że za każdym razem musieli się tłumaczyć. Teraz zrób to, nie? Teraz tutaj potrzyj, tutaj. Ja miałem największy problem, ja tego Uncharted sporo szedłem, z połowę. I największy problem z tą grą miałem taki, że ona w ogóle bazuje na, cały jej sukces bazuje na takiej kinowości, co nie na tym, że oglądasz to jest na telewizorze kino, no. I myślisz sobie, wow, to wygląda jak film i tak dalej. A jak to oglądasz na malutkim ekraniku, na którym ta malutka postać do tego dużo brzydsza niż jednak na dużej konsoli, co nie, gdzieś tam się odbija od jakiejś sceny, to sobie myślisz takie, no nie. Ja tak akurat tak nie mam, bo jak ja zwykle gram na jakichkolwiek przenośnych, a ja miałam swojego czasu Game Boya Micro, w ogóle mój najlepszy Game Boy, jaki to był w ogóle, jaki, ja mam mnóstwo teraz Game Boyów. Ja się wyłączam na tyle mocno, że wielkość ekranu żadnego dla mnie znaczenia nie ma, jestem nie ma totally immersed po prostu. Jo. Rozumiem. Jo, nigdy nie miałam. W każdym razie, jo, więc jakby jeżeli mam PSP, jeżeli mam starego DS-a, jeżeli mam, nawet ostatnio usiadłam z 3DS XL do starego DS-a, bo musiałam skończyć ten horror do tego doktoratu. Tam w ogóle na Nanashi no Game me super, nie polecam totalnie nikomu tej gry. Jak o niej przeczytacie, bo pewnie ktoś przeczyta, nazywa się Nanashi spacja no spacja Game dwukropek me. I ona brzmi super ciekawie z opisu, nie jest w ogóle ciekawa z gry, więc nie grajcie. I ta różnica w ogóle, bo tam masz duży ekran w 3DS XL, a w tym starym DS Lite, no to jest jednak malutka konsola, to nie wiem, może z 2 minuty mi zajęło i już nie widziałam, w sensie wiesz... Ja mam zupełnie inaczej. Ja mam tak, że kiepsko mi się gra właśnie w takie cinematic gry na małych konsolach, ale za to toleruję i w ogóle wielbię na małych konsolach takie gierki, które są bardzo umowne. Na przykład jakiekolwiek 2D, tak? Wszystkie tak, albo wszystkie japońskie RPG, co nie, gdzie tam wiesz, postać się łączy w jedno, albo gdzie masz tylko, jak w Fire Emblem, co nie, masz tylko mapę jakby taką, wiesz, schematyczną i tak dalej, to mi w ogóle na małej konsoli to nie przeszkadza, co nie? Na dużej myślę, że... Czyli generalnie nie lubisz fotorealizmu na małych ekranach? No, tak. A czy byłbyś w stanie obejrzeć film, taki normalny film, na telefonie? Całego filmu nigdy nie próbowałem. Okay. Pewnie tak. A serial? Bo serial są trochę nie, inne. Nie, też nigdy nie próbowałem. Okej. Okay. Musimy zrobić eksperyment. Ale no i być w stanie, no to jestem w stanie. Byłbym w stanie, no. To ci mogę powiedzieć. Mam takiego znajomego, który... Tylko nie wiem, czy to było przyjemne w ogóle. Że są ludzie, którzy tam na przykład jak idą spać, to sobie jeszcze na komórce dopuszczają tam właśnie jakiś serial.
tam 20 minut albo coś takiego, a ja mówię, że to jest w ogóle, to jest podkategoria człowieka w ogóle, człowiek, który się godzi na to, żeby oglądać cokolwiek. To są ludzie, którzy nie lubią marnować czasu, którzy każdą minutę muszą wykorzystać i sobie myślą przez co najmniej jeszcze, o mam jeszcze 20 minut. Ja będę konsumował w ogóle teksty kultury, ile wleżę. Jo, ale są tacy ludzie. W każdym razie był Uncharted i PS Vita skończyła 4 lata. Od 4 lat jest już w sprzedaży na wszystkich trzech rynkach tak naprawdę. I Sony zapomniało generalnie o tym, że powinni zrobić jakieś anniversary. I Vita sobie tak, ona jest w takim, egzystuje w takim trochę niebycie, ale to jest dziwne, bo oni już nie mają zamiaru na nią first party, nie? Games tam wydawać. Ale to jest dziwne, raz na jakiś czas dochodzą mi słuchy o jakichś takich mniejszych projektach, które są generalnie chyba tam w miarę na nią tam ekskluzywne. I w które nawet bym pograła i tak chyba już uzbierałam z 4 tytuły, nie? W sensie tak żeby po prostu jakbym miała tam Vita na 2 tygodnie, a to bym miała w co grać. Potem nie wiem co i nie mam żadnego pojęcia, co się zdaje. Ja właśnie, ja mam takie wrażenie, ale ja to mam wrażenie od początku zupełnie PS Vita, że to jest zupełnie niepotrzebny sprzęt. Mi się w ogóle bardzo nie podoba. Tak, swoją drogą, że on jest za duży jak na konsolę przenośną. Tak, jest za ciężki też na konsolę przenośną. A po drugie jest szpetny dosyć, ale to sprzęt Sony, więc czego się tutaj oczekiwać. Ale na przykład... Też ma w ogóle zupełnie moim zdaniem niepotrzebne feature'y, co nie? To była konsola ze 2 razy tańsza, gdyby ona nie miała 2 ekranów dotykowych na przykład. I to jest fajne, że ona ma te ekrany dodatkowe fajne, ale nie wiem, czy to jest warte tego, żeby one tam były. Znaczy wiesz co, ja widzę czemu oni chcieli mieć coś takiego, nie? Bo po tym kiedy DS, ten stary DS się sprzedał tak super, bo się sprzedał super, to stwierdzili, że no jednak to dotykowość jednak coś robi, nie? Tylko że jakby ja mam wrażenie, że Sony podchodzi do każdego problemu od dupy strony trochę, że oni widzą, że tam jest ekran dotykowy, ale oni nie myślą na zasadzie, że to jest fajne wykorzystanie ekranu dotykowego i ten rysik w ogóle tam jest bardzo integralną częścią, tylko oni stwierdzili, że ten rysik trzeba się go pozbyć, to wszystko ma być takie samo jak PSP, tylko tam trochę bardziej tam, no jakby wypasione, nie? I zrobili to Vita, ale jakby no ten DS jednak, no... To puderniczka i to wszystko, co te dwa ekrany, no jednak to o to chodziło. Tak, właśnie masz rację, bo jakby na DS-ie to jest zrobione tak, że ty rysując rysikiem i zasłaniając sobie ten mały ekran, nadal masz drugi ekran, na którym widzisz, nie? No tak. A tutaj często jest tak, że pokazujesz tym palcem na tym przednim ekranie, nie? I tak naprawdę to jest zajebiście niewygodne, bo ty sobie sam zasłaniasz ekran, nie? A z drugiej strony... Ja w coś grałam, gdzie rzeczywiście dużo używam tego przedniego ekranu, bo grałam w Tarawaya, gdzie przykład, z tyłu. Na przykład Uncharted jest możliwość taka, w ogóle też zupełnie opcjonalna możliwość, więc to pokazuje, jak ważna to była dla nich funkcjonalność, wspinania się, że po prostu jechałeś jakby palcem po krawędzi i on ci się wtedy czołgał po tej krawędzi. Co w ogóle przy okazji było jeszcze o tyle absurdalne, że obniżało poziom trudności tej gry do zera, co nie? Że nawet już nie musiałeś mieć takiej zręczności. Ale wiesz co jest w ogóle najdziwniejsze, bo ja mam znajomych, którzy tam seria Uncharted to jest ich najlepsza seria w ogóle. To jest coś, co oni zawsze lubią grać, jak tylko wychodzi, to oni to automatycznie kupią i tam zawsze, wiesz, czekają, nie? I jakby ja wierzę w fakt, że ci ludzie bo to jest taki silent hill dla mnie, nie? Że ci ludzie mogliby chcieć kupić tę konsolę, dlatego że tam wyszło Uncharted, nie? I teraz... To też jest takie bardzo złe myślenie nintendowskie. Oni chcieli zrobić grę dla wszystkich. Tylko, że wybrali już serię, która istnieje i która nie jest definitywnie dla wszystkich. Nie? Więc nie wiem. Ja bym PS Vita, te nowe... Tearaway to jest chyba taka gra, która naprawdę się sprzedała na Vita i jakby jest... No, ona jest fajna. Jest w ogóle Vitową, co nie jest taką wizytówką Vity. Ale no tak, tylko, że ciężko mi wymyślić coś innego. Oni wyszli jakby z poziomu samego tego, że oni wzięli tak naprawdę jeden feature całej konsoli, dookoła którego stworzyli gra. Tak. I to jest super. To jest fenomenalnie, zawsze tam zwykle to są bardzo dobre tytuły, ale jeżeli starasz się wsadzić wszystko, co może zrobić ta konsola do jednej gry, to zwykle to właśnie nie działa. Wszystko. Tak? Do jednej gry. Aha. Jo, w każdym razie nie śmieszne. Wiem. Ja bym kupiła te nowe Vity, co wyszły... Ja nie wiem, czy one w ogóle u nas wyszły. Te kolorowe takie. Takie te, co są tańsze, mają tam chyba inny ekran i są w 4 wydaniach kolorystycznych, bo one są ładne. To jest w ogóle... To jest dla mnie seller generalnie, że ta konsola jest ładna, bo jak ja mam gdzieś z czymś wyjść, na miasto, bo to jest czymś naszym wychodzisz na miasto, to ja chcę być tak, oh man, już witę, jestem like, hell yes, i tam sobie robimy tam Sony high five, nie, tam nad głową. Ładny dźwięk mi wyszedł. W każdym razie, ja to już widzę to spotkanie gdzieś w jakimś międzynarodowym, multietnicznym Berlinie, w którym ty byś się takim językiem podkiwał. Hell yes. Ja, tak by było.
Ja sobie tak zawsze wyobrażałam, że jak pojadę do Japonii, to będę tam z moim DS-em, kurde, ze wszystkimi grał w Pokémony. Ja miałem, nikt nie chciał ze mną grać. Ja miałem taki moment w moim życiu, kiedy się zastanawiałem bardzo, czy chcę 3DS-a, czy chcę PlayStation Vita, i bardzo się cieszę, to była jedna z najlepszych decyzji w życiu, że wybrałem 3DS-a. Tak. No bo jest, no nie wiem, no ja jestem smutny na ten sprzęt. Ale ten sprzęt służy też, w sensie, tak, jeżeli nie przeszkadza ci fakt, że to jest mały ekran, to na nim się spoko ogląda staw. W sensie, bo oglądałam tam zaprawdę jakieś kreskówki, ale tam bardzo super mi się tam generalnie jako z ekranem z tym oddziaływało. I no nie powiem, żebym tam nie wiadomo ile miała z tym kontaktu też, nie? No bo tak naprawdę, no powiedzmy sobie szczerze, że tego nikt nie ma. Znaczy, no Kuba to ma, to stąd wiem w ogóle cokolwiek o PS Vicie. Ale no nie wiem, musiałabym się go właściwie spytać, bo on gra i ona ma tam jeszcze jakieś możliwości streamowania i tam jakieś tam rzeczy, więc może coś się da z tym zrobić, jako ze sprzętem, rozumiesz? Pamiętasz, nie? Nie, jak już wchodziło PS4, to oni bardzo chcieli też wypromować PS Vita, bo ile lat temu wchodziło? 2 lata temu mniej więcej wchodziło, nie? No i już PS Vita już wtedy była prawie że martwym sprzętem i oni chcieli stworzyć ten w ogóle taki biosystem, co nie Sony, że będziesz kierować PS4 za pomocą Vity i grać w ogóle, też były takie rzeczy, że będziesz grać, jakby, że on będzie tylko ekranem, co nie? I z tym też chyba nic nie wyszło. Ja nie znam nikogo, kto by coś takiego przeprowadził. Ja mówię, ja znam jedną osobę, która ma Vita. Nie, ja znam kilka osób, które mają Vita. Znam dwie i autentycznie druga osoba, którą znam, kupił sobie PlayStation TV i gra, w sensie używając Vita, gra na telewizorze. Aha, czyli że istnieją te. Tak, tylko że to jest osoba, która kupiła tę Vitę dla jednego tytułu. On w drugą stronę gra, on gra w grę z Vity na telewizorze, tak? Aha. To nie, to tylko mówię, nie rozumiem. Tylko ci mówię, że to jest centralnie ten, który to kupił dla Danganronpy. Nie wiem, co to jest Danganronpa. Myślę, że mogłoby ci się spodobać. To jest JRPG, jest super weird. Nie kupię PS Vity. No tam obviously nie, ale wyszła jakaś część na Steama. Zainteresowanie. Ej, powiedziałam o tym Pawelo. No. Co jo, Pawelo? I wypożyczył tą grę. Jakiegoś dżingla takiego. Trzeba prosić Pawela, żeby go zrobił. Pawelo, zrób sobie dżingla w ogóle naszego. W każdym razie on pożyczył, był zainteresowany. Wypożyczył tą grę z pewnego miejsca na T, bo też wyszło na PSP. Z wypożyczalni gier. Tak, z wypożyczalni gier internetowej. A zwrócił już, trzeba przypomnieć. To jest tam, wiesz, na długoterminowe są te pożyczenia, nie? Aż sobie przypomnisz, że może chcesz inną. Anyway, właśnie, tylko że co chciałam powiedzieć, że Vita jako Vita, w sensie jako konsola, być może się nie sprzedaje, bo nie ma tam za dużo tytułów, ale ja pamiętam jeszcze w ogóle z czasów PSP, jak PSP było nowe. Mieliśmy takiego ziomka, on był wielkim fanboyem Sony. Nie wiem, czy do teraz jest, nie wiem, czy nawet teraz Graba się wyprowadził do Warszawy. No, nie jest to ważne do tej historii. Wiem, ale chciałam być throughout. W każdym razie, on sobie kupił PSP i pierwsze co zrobił, zanim w ogóle odpalił jakąkolwiek grę, to on sobie skonfigurował pół systemu w domu na PSP, żeby sobie obsługiwać po prostu jako pilot. Więc mi się wydaje, że jeżeli PSP można było robić staw, to Vita można bardziej, tylko z drugiej strony PSP się zrobiło tanie jak barszcz bardzo szybko. Tak. Vita się nie robi tania generalnie, nie? Tak. Więc ja I don't get it. Ja uwielbiam konsole, ja uwielbiam wszystkie systemy. Vita jest jednym z ostatnich w ogóle, które chciałabym mieć, a to jest w ogóle nowy system. I tam ja naprawdę jakiś Calico Vision albo tego słona bym wolała mieć niż Vita, bo tam przynajmniej to jest beka, bo to jest stare i tam masz stare gry i tam czasami mam ochotę w coś takiego pograć, co dla mnie totalnie nie ma sensu. A Vita to jest takie... No dobra, jest to Murasaki Baby, czy to Murakami Baby. To idzie, że dziewczynko trzymasz za rękę, żeby ją prowadzić. Co jest tam, z tego co widziałam, to jest to coś, co bym mogła zagrać. Jest to Silent Hill Book of Memories, który ja pierniczę, tak totalnie nie chcę w to grać, ale tak totalnie chcę w to zagrać. I kurde, już nie pamiętam, jakie są jeszcze dwa, ale pamiętam, że jeszcze dwa były, w które chciałam zagrać na Vita. Wychodzi teraz coś o dziewczynce, która szuka psa w nocy. Taki horror. I on wygląda Amazeballs, autentycznie to wygląda Amazeballs, ale to też wygląda jak coś, co zaraz będzie na PS4 albo na Steamie. Więc jakby nie śpieszę się na to wydanie Vitowe. No to Danganronpa pewnie też, ale no tam jeszcze pamiętam, że coś było. I tam naprawdę to jest... I 4 lata, nie? No, dokładnie. Więc jest... No właśnie, to nie jest takie, bo ty mówiłeś na początku, że to jest takie dziecko, które się zostawia w ogóle, powiesz, po meczu, co nie, i zapomina się o nim, bo to nie jest do końca tak. To jest takie dziecko, nad którego uszami się rodzice kłócą i ono jest takie załamane i słucha tej awantury przez całe życie, aż w końcu nagle dociera do niego, że oni się kłócą o niej i to jest taka awantura, z którą to twoje dziecko, nie, twoje, ja się nim nie będę zajmował, co nie? I Vita jest właśnie w tym momencie mniej więcej, co nie? Kiedy już ma na tyle lat, że zaczyna właśnie rozumieć, o co się kłócą rodzice, i że to o niego, że on Vita ma długą, czarną
grzywkę zarzucono na jedno oko. I pisze wiersze o depresji, samobójstwach. Tak. To jest Vita. I ma tunele w uszach. Tak, ale takie, takie Uber tunele takie w uszach. Uber, takie wielkie, tak. Jo, bez hitu. I za każdym razem, jak mu zwrócisz uwagę na to, on krzyczy, nie mów mi, jak mam żyć. I zamyka się w pokoju. Wyrażam siebie w ten sposób. To nie faza. Jo, no pośmieliśmy się trochę z Vity. Jeżeli... Ale fakt faktem... Tak myślę o tym, że realnie Vita byłaby idealną konsolą, jakby były wypożyczalnie konsol. Takie, że możesz przyjść i wypożyczyć sobie sprzęt, tak wiesz, jako tam ten. To bym ją wypożyczyła, żeby zagrać w tę grę, o której mówiłam. Tam... Tak, tylko że myślę, że to dla Sony byłby kiepski model biznesowy. Lepszy niż jest teraz, dół. No, no nie wiem, teraz przynajmniej kogoś wcisnęli tę konsolę na samym początku, co nie? No tak, ale tak wiesz, to jest wiesz. Troszeczkę tak, że jakby deweloperzy tych third parties się znajdują wtedy, kiedy jest zainteresowani sprzętem. Jeżeli no. wydasz super grę, na przykład no powiedzmy to Murakami Baby, czy tam Murasaki, nie pamiętam, któreś Baby. To jest coś, co ja bym zagrała. Nie kupię obviously dla tego systemu, no bo tam jest za mało gier. Ale jeżeli ono by wyszło na 3DS, to bym w to na przykład zagrała, nie? I jeżeli byłoby więcej takich gier na PS Vita, to ja bym poszła i bym kupiła PS Vita. Niestety nie ma, więc jakby ja wierzę w fakt, że jak ja bym chciała zrobić grę, to PS Vita nie byłaby pierwszą konsolą, do której bym uderzała. Ale PS Vita nie jest jedyną szpetną konsolą, jaką Sony wydało na świat. Jest również PlayStation 4, które szykuje się na największą i najgłośniejszą premierę tego roku, ponieważ albowiem wychodzi Uncharted 4. Co myślisz o trailerze, nad którym się cały internet się spuszcza, jak ja napisałem, że on jest taki sobie. Ja chciałam mówić o tym trailerze, patrzę zagadanie trailera, ale Tomek mi powiedział, że... Nie. Że najpierw zobacz, co jest ten trailer. Że mam zamknąć ryj generalnie i że mam przez dwie minuty nic nie mówić. Ja nie potrafiła przez dwie minuty siedzieć cicho i obejrzeć trailera, ja musiała komentować go. Ja mam problem z oglądaniem rzeczy, jest dwie to minuty. Dla mnie za mało interaktywne. Dwie ja minuty. Potrzebuję się wyrażać non stop. To mogłeś mi dać, nie wiem, coś do dziergania w tym czasie albo do rysowania. No ja potrzebuję robić staw z rękami. Anyway... Co ja o tym sądzę? To jest poprawny trailer gry akcji wzorowany na trailerach filmów akcji, ale to jest też jeden z naczelnych powodów, dla którego ta seria do mnie to nie trafia, bo ona jest tak mocno filmowa, że ja nie widzę, po co ona powstaje na konsoli. W sensie, to jest tak, wszystkie te trailery, wszystkie gameplaye, te, które tam, to co ostatnio było, nie to co teraz wychodzi, chyba tylko to co było wcześniej. Ja nie pamiętam tych czatów. O czym mówisz? Jak jechali samochodem i byli w takim, były takie dwa trailery gameplayowe Uncharted. No to teraz, ja pamiętam, to czwórki. Części. To czwórki? Że jadą jakby motorem, tak, a za nimi ciężar, to furgonetka jedzie i oni muszą strzelać. Jechali samochodem. A, to też tak, czwórki. No, w każdym razie... Takim jeepem jadą. Takim jeepem, no. I to zawsze wygląda super fun. Za każdym razem, kiedy oni wydadzą jakikolwiek gameplayowy trailer Uncharted, wygląda super fun. Tylko, że z drugiej strony wygląda też super nieinteresująco jak na grę, dla mnie. W sensie, ja wierzę w fakt, że to musi być super fun, żeby w to grać, żeby usiąść i zagrać, ale nic mnie nie zachęca. Jako nowego użytkownika, który miałby po to sięgnąć, jestem zupełnie niezachęcona. Ale to ty powinnaś spróbować Uncharted, bo akurat Uncharted pod tym względem jest dobrą grą. Tam masz jakby w miarę otwarty przestrzenie, w których możesz coś tam zrobić, kogoś zajść i tak dalej. Masz jakby dużo możliwości rozwiązania, co nie? Możesz na kogoś tam naskoczyć, możesz go zestrzelić z daleka. Brzmi, jakbyś opisywał w ogóle grę Gwałciciela. Masz dużą otwartą przestrzeń, w której możesz kogoś zajść, potem możesz go naskoczyć albo stłuc. Albo stłuc go pięściami możesz, wiesz. No, jakby, to jest taka gra, to jest taka gra, która jest bardzo serio traktuje to, że chcą ci dać to filmowe doświadczenie, a wiedzą, że to filmowe doświadczenie też polega na tym, że nie siedzisz i strzelasz cały czas, tylko że tam te pojedynki widzisz, bardzo dynamicznie jako wyglądają. Jako gracz, ja tak o sobie lubię myśleć, to nie jest tak, że ja uważam innych graczy za gorszych albo coś takiego. Jako gra, ja szukam... Ale ja najlepiej szukam, jakby ich zamknąć w obozie jakimś. Ja nie szukam doświadczeń, które daje mi kinematografia w grach, bo ja już ich unikam w filmach. Rozumiesz? To jest rozumiem. To jest mój duży problem i jakby... To jest duży problem, bo 3/4 gier, że stara się naśladować doświadczenie ale kinematografii. Ale jest dla mnie problem jeszcze... Ja dzisiaj w ogóle o tym pisałam, ja o tym dzisiaj przeczytałam dwie książki. Znaczy w sensie nie o tym gry i kino, bo tam fajnie... Przeczytała do doktoratu, więc się tam nie podniecacie, że Iga tak szybko czyta, po prostu kartkowała. Ale... Nie, przeczytałam. Czytasz znaczy, tak szybko? Nie czytasz tak szybko. Ja czytam tak jak... Po prostu lecisz wzrokiem i szukasz pewnej rzeczy. No, tak, ale przeczytałam... To nie jest czytanie. Ale przeczytałam, jedna miała 300 stron i przeczytałam 150 z niej, bo potrzebowałam realnie przeczytać. I druga miała 300 stron i przeczytałam może ze 100. Więc jestem i tak sobie zadowolona, bo ja nie czytam szybko. W każdym razie, jak już mnie tak tłamsiłeś w ogóle, tam jak mrówkę do ziemi...
jakby doświadczenia kinematograficzne zwykle są w tych grach AAA, powiedzmy, ale i tak jest, że tak powiem, doświadczenie kinematograficzne, a doświadczenie kinematograficzne. Na zasadzie, że one nie są zwykle równe, ale w grach typu Uncharted, to ja nie lubię wszystkich tych takich rzeczy typu w God of War, co tam lecisz i się kolumny zwalają i ty tylko masz quick time events, żeby to fajnie wyglądało. Ja tego nie lubię. Ale to właśnie, to jest przewaga Uncharted, że Uncharted nie jest takie. Uncharted właśnie nie jest quick time eventem. W Uncharted to się wszystko naprawdę dzieje w tej grze. Tam masz... Od czego zaczyna się Uncharted 3? Uncharted 3 nie pamiętam, czegoś też. Od bójki w barze. Co robisz przez całą bójkę w barze? No, bójki w barze to... Dobra, co robisz? Nie, opowiedz mi, proszę na głos, powiedz mi. Quick time eventy, tak, no. To robisz. I siedzisz i jesteś tak... No dobra, ale z drugiej strony w dwójce masz tą słynną sekwencję strzelaniny na pociągu i tam spinanie się po tym pociągu najpierw i tak dalej, nie? I to robi tak niesamowite wrażenie, albo jeszcze strzelaniny takiej na pędzących ciężarówkach, co nie? Tam pędzi 30 ciężarówek, bo to... No bo to musi trwać 10 minut, żeby miało sens w ogóle pokonstruować taką, nie, więc pędzi trochę tych ciężarówek i ty tam skaczesz z jednej na drugą i strzelasz i tak dalej. I właśnie największym fenomenem Uncharted dla mnie jest to, że to wszystko nie jest rozwiązane na quick time eventach i nie jest to rozwiązane na filmie po prostu, że ci pokazują to, tylko że ty autentycznie to przeżywasz, że ty autentycznie skaczesz pomiędzy tymi wagonami, autentycznie możesz przeskoczyć na inne ciężarówki, nie musisz, ale możesz i wiesz, cały czas strzelasz, jak sobie pomyślisz, o tutaj się schowam za tym, to się okazuje, że nagle się możesz schować za tym i tak dalej. Znaczy, ja ci powiem, że ja generalnie, ja nie muszę być przekonana do Uncharted, bo ja widzę, że ta gra może być tam okej, ja widzę, że ja nie jestem jej targetem, ale jest to też, myślę, gra, po którą w pewnym momencie mogę sięgnąć, tylko że dla mnie w tym momencie wszystko jest 30 razy bardziej fan od tego, w co ja muszę grać do doktoratu, a niestety ja przez następny miesiąc z hakiem jestem w ogóle uziemiona centralnie tylko na rzeczach do doktoratu, więc... Ja ci powiem, w tym momencie ja bym, kurde, ucałowałam Uncharted 4, naprawdę, bo tam niektóre gry, w które ja muszę grać, są tak nudne. Znaczy, ja przede wszystkim nie rozumiem, bo już wracając do tego trailera, no bo nie wiem, jak to będzie gra, ale nie rozumiem, dlaczego ludzie się tak zachwycają tym trailerem, bo on jest dosyć nudny. On jest zachowawczy. Ani tam się nie dzieją jakieś wielkie rzeczy fabularne, bo umówmy się, historia poszukiwacza przygód, do którego się zgłasza kolega dzieciństwa i mówi mu, że musimy odnaleźć naszą tą wymarzoną rzecz, której szukamy od zawsze, co nie? No to nie jest zbyt oryginalna historia, co nie? To jest po prostu taki trop, który się pojawia w każdej takiej historii. Ja przy okazji, ja mam taki problem z tym jego przyjacielem z dzieciństwa, że to jest czwarta gra. Ja grałem w dwie z nich i... To nie była postać w ogóle w tych dwóch... W ogóle nie było o nich mowy, co nie? I nagle się pojawi jakaś postać wyjęta z kapelusza i będą ci próbowali mówić, że to jest mega ważna postać dla tej postaci, którą ty znasz... Ale to jest film taki... To jest, wiesz, ten film, na którym bazuje, w sensie te wszystkie tam rodzaje filmów, to one to robią, to nie jest problem popularny. Dla mnie to znaczy, to, że ktoś inny robi coś źle, to nie znaczy, że wiesz, że mam... Słuchaj, ja ci powiem, ja przeklatkuję teraz szybko trailer i powiem ci, że ten trailer jest dobry. Jeden, ręka w dziurze. A tak, jest ręka w dziurze. Jest ręka w dziurze, więc jest tam... Potem jest chyba jakieś tam wielkie opuszczone miasto, potem jest w ogóle Naughty Dog, więc wszyscy tak, już tak, musisz go przedklatkować, już go włączyłaś i... Tak, już teraz wiem. To potem wchodzą do opuszczonego miasta. Nie? Nuda. Nie, jest broń na plecach, wszyscy są jak, oh my god, potem masz wielki w ogóle kadr z... Czekaj chwilkę, kurde. Potem masz wielki kadr, kurde, z... Z Król Lwa. Z Jurassic Park, Król Lew, nie wiem, w Stać Dowolny. To był dobry film, ty. Jurassic Park, Król Lew. Anyway, potem masz wielki shot w ogóle na jakąś górę, ewidentnie będzie ładna grafika. To po prostu krzyczy, o mój Boże, mamy grafikę w grze. Bo to nie jest po nic innego pokazane, ale tam jest też taki tekst, że tam Paradise, coś tam jest for everyone. I oni tak wtedy wierzą. Nie, właśnie, nie było for everyone, tylko właśnie dla wybranych, dla tych, którzy zasłużyli jakby. Ja, no to tam, w każdym razie tutaj masz ten taki motyw, jakby... Takie, no to jest taki centralny patent z tego, z Jurassic Park, nie? Potem masz typa, który płynie, jesteś jak, o mój Boże, będę mógł robić wszystko. To jest właśnie w ogóle najsłabszy moment dla mnie w tej grze, bo ten typ płynie na jakiejś głębokości z 20 metrów. On poza tym jeszcze płynie bokiem, nie wiem, czy... Ciśnienie by go zabiło. Nie, no to nie wiadomo. A jeżeli nie, to jestem prawie pewien, że on się zaraz wyłożył w jednym płynnym ruchu i wtedy by go ciśnienie zabiło. To nie, choroby ketonową by złapał, no najpierw by było okej, ale potem by zaczęło się robić ten... No w każdym razie, potem masz tam jakiś w ogóle wrak statku na dnie, więc w tej grze można robić wszystko. Mogę jeździć samochodem, mogę jeździć tam na motocyklu, będę się strzelał, bo już mam tą broń. Centralnie to są wszystkie rzeczy, jakie można robić w życiu. Potem masz dwóch typów, którzy gadają i to jest totalnie nie cool, ale potem masz typa, który płynie w jeepie i spada z wodospadu. I to znowu jest taka... Oh my god, Tomb Raider. Cokolwiek, jesteś super podjarany jako gracz, nie?
Ja, ale jest, jest to taka... Ale wszystkie te sceny nawet takie mające robić wrażenie, bo to jest super scena, jak płyną tą, tą rzeką w tym samochodzie i tam się coś, coś dzieje, to one są tu pokazane na dwie sekundy, takie, takie są takie... No bo to jest glimpsy. Takie... No tak, bo to jest takie, daję ci ciastko i ty już powiem, czekasz, jak jest takie... No i, no i ja właśnie, ja chcę to ciastko, ja chcę, żeby oni mi sprzedali tą grę, nie żeby mi próbowali ją sprzedać. No a wiesz, że oni tu pokazują wszystkie najfajniejsze momenty z gry, nie mogą ci pokazać całej sekwencji. No to ja bym wolał, żeby pokazali... Dużo bardziej mi kupił ten trailer właśnie, o którym tu mówiłaś, jak oni jechali tym samochodem i to było 10 minut jakby jednej akcji. I tam, tam przynajmniej widziałem, co tam się dzieje, jak, ale w jakiej skali oni myślą i tak dalej. Ten trailer, co jest teraz, to to nie jest trailer dla ciebie, jak ty już widziałeś to poprzednie. To jest trailer dla ludzi, którzy się w ogóle tym nie interesowali, nigdy nie grają naprawdę. No to dla nich jest za nudny ten film. Nie, nie, to jest takie, o mój Boże, nie wiedziałem, że takie gry istnieją. I oni tu, to jest czwarta część. To, to, ale są tacy ludzie. Czwarta część świetnie sprzedając się gry, trochę chyba przy... Dobra, potem jest Gosling, okej? Tak. Gosling też będzie jakąś ważną postacią, bo mówi ważne rzeczy w tym trailerze. Tak, musi być ważną postacią, bo laski go lubią, więc być może dziewczyna też będzie kupić ci tę grę, żeby go zobaczyć. Potem on coś tam mówi, nie widzę co. A potem jest laska, który bije typa, więc już wszyscy tam są, o mój Boże, tam wszystkie feministki tam się cieszą generalnie. I potem masz jakiś sensacyjny bullshit. Wszyscy się biją, są bardzo krótkie ujęcia. Po czym jest, nie wiem, ten jakiś typ... stary facet, który się odwraca celi. I coś tam mówi. I potem już masz w ogóle motor, bam, wszystko się rozwala, typ wyskakuje przez okno i tutaj się chowa cover shooter, tutaj pum, bije go tak mocno, że typ wybuchł, nie wiem, potem jest bardzo fajna scena, gdzie on wsiada do samolotu i są bardzo dobre oddźwięki, pi, 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 jak ten, obijają się. Potem jest jakaś laska, trochę tego nie kłamam, ale myślę, że to jest jakiś jego love interest. To jest, nie jest jakaś laska, tylko to jest, akurat to, to jest właśnie, to jest dobra postać, bo to jest postać, która się jest tej, że od pierwszego, od pierwszej części i masz z nią jakieś... nie wiem, jakąś więź. Jak ona jest taka rozczarowana tym Nathanem w tym trailerze, to ja przynajmniej czuję, że, to, że tam się coś dzieje, a nie, że jak przychodzi nagle, pojawia się, ho, ho, jestem twoim przyjacielem dzieciństwa, może pójdziesz ze mną zrujnować sobie życie? O, właśnie, potem jest moment, gdzie już widzisz, że oni dorośli, to jest powtórzenie tego kadru, tak. Jak na samym początku wsiadają na motocykl. I o, potem jest ten typ w samolocie, potem się całują, potem ona płacze. Ona mu teraz mówi, że możesz okłamywać mnie, ale przynajmniej nie okłamuj siebie. Tak. To jest bardzo ważne. Ja, potem, a później jest, potem znowu płynął na wyspę. A później jest gigantyczny skandal. Ale najpierw jest zachowanie. O mój Boże, o, czy umarł? Nie, jest w następnej scenie, jednak nie umarł. Ja, potem masz jakieś kurde z... O, jest i potem skandal, jest tak. Jezu, chipsy. I co, o tym, co myślimy o tym skandalu? Oni żrą chipsy, a my rozmawiamy o skandalu. Tak, generalnie cały skandal polega na tym, że on się nazywa Nathan Drake, tak? Tak. Patrzy się tak bezwiednie, można by było powiedzieć, że marzy, patrząc się na obraz i nie słuchając gdyby tej nie to, dupy. Że już dawno przestał wierzyć w marzenia. Tak, tylko że on jej nie słucha, tym kumar, że on jakby... estetycznie ignoruje też tą laskę. Też jest w ludzi, jak są chipsy w pokoju. Nie? No, ale i patrzysz na obrazy, które są ukradzione. Ty, może o to chodziło, to jest A Thief's End, a oni ukradli artwork? Tak? Może w każdym razie ukradli tego artworka Ubisoftowi. Ubisoft wyraził swoje niezadowolenie z tego faktu. Artwork znaczy, jest na obrazie, na który się tak. Patrzy Drake generalnie, no. To mi mówi o tej grze tyle, że oni... że ta gra jeszcze nie jest w takim stanie, w jakim powinna być, biorąc pod uwagę, jak szybko ona wychodzi. Bo ona się ukaże za kilka miesięcy już. To jest już tak zapowiadana premiera, że wątpię, że oni się zdecydowali na jakieś przełożenie i tak dalej. VG247 podawał, że jeszcze miesiąc temu widziano, jak nagrywano no nie wiem, czy widziano, nie wczytałem się do tego, ale w każdym jeszcze miesiąc temu Naughty Dog nagrywało motion capture do tej gry. Ale teraz cały? Nie, no nie cały, ale nie, jakieś sceny, jakieś ruchy i tak dalej, nie? Teraz się okazuje, że oni do trailera, do story trailera, czyli że tak jak mówisz, trailer, który ma sprzedać grę ludziom, którzy jeszcze jej nie kupili, a kupili już wszyscy gracze, nie? I oni nie mają artworków do tego trailera, więc kradną coś z internetu na szybko. Dokładnie tak się przygotowali, dokładnie tak się wytłumaczyli w ogóle swoją drogą. To jest bardzo ładny kadr i w sensie to jest bardzo taki ważny kadr. Tak, to, no właśnie, to. Dokładnie. Więc to nie tak. Jest takie tam ecie-pecie, włożę tutaj zdjęcie, tam rządy. Więc ja się nagle zastanawiam, ile oni mają tej gry zrobionej, no. Może to było tak, że był taki typ, który miał zrobić jedną rzecz w trailerze. I on stwierdził, zobaczymy tam... Oni nie, oni to był się... leniwy. Nie, on był leniwy. Myślał, że igraska jest w ciąży. Okazało się, że nie była, więc poszedł z kolegami się napić wieczorem. Przyszedł do pracy i mówią mu tam Alan, weź wsadź ten obraz w ten placeholder, bo tam kurde nic nie mamy. I on sobie pomyślał, o fuck, wiedziałem, że miałem coś zrobić. Wiedziałem, że miałem coś zrobić, nie? I wszedł na neta, wpisał w imię z Google.com tam
plaża, góra z dziurą. I tam był jakiś typ koło łódki i stwierdził, usunę tego typa, żeby nie było, znaczy... że tam ten... Jo, i to wsadzi, i to, to jest bardzo sympatyczna historia, bo wszyscy znamy takiego Alana, ale to jest bardzo mało prawdopodobne. To jest wysoko budżetowa gra, która ma zarobić kupę kasy dla firmy, która wkłada kupę kasy w tą grę. Mm. Oni ją muszą już zacząć reklamować bardzo konkretnie, bo chcą, żeby ta gra się sprzedawała zajebiście. I to nie jest tak, że wzięcie takiej grafiki z internetu i wymazanie z niej pirata, do tego ta grafika w oryginale jest dosyć mocno sugerująca, że chodzi o Assassin's Creed. To raczej jak się zna, jak widziałeś chociaż kilka gier w życiu, to spojrzał tą grafikę. Alan nie zna gier. Alan nie miał czasu grać w gry. On miał na łupie. Myślał, że go jeszcze jest w ciąży. No, bardzo długo tak myślał. Ona go zwodzi. Mi się wydaje... bardzo mocno mi się wydaje, że to raczej był taki fuck up na poziomie organizacji pracy. Na poziomie właśnie, że kurde, nie mamy jeszcze artworków, że już musimy sklejać... Ale to nie ma sensu. Artworki są najpierw, zanim powstanie... No, ale nie mamy takich artworków jakby zatwierdzonych, takich, które już mają iść do, wiesz, które mają iść na ten obraz. Tego nie mamy. Aha, no. I musimy coś znaleźć szybko. I ktoś znalazł, powiedział, ten będzie idealny, ale to nie jest nasz. I ktoś, podejrzewam, w tej firmie na wysokim stanowisku powiedział, okej. Okay. Myślę, tak naprawdę to jest w ogóle takie trochę sztuczne dmuchanie tego wszystkiego, bo... Nie no, oczywiście, że tak. To nie jest w ogóle, it's not a thing, guys, jakby co, to nie jest nawet ważne. Ale tak jakby to robi się to? Może chodzi o to, żeby zrobić to szumu? Nie to, że mnie to robi. Nie, też nie podejrzewam, że to zrobili jakby ze względu na... No, ty tak jesteś poważną firmą. No właśnie, do tego oni są, no raczej są mili, przynajmniej tak zawsze pozowania takich ludzi, którzy no nie robią świństwo, nie? To nie jest to EA, ani właśnie Ubisoft swoją drogą, co nie... Może stwierdzili, ani Warner Bros., który po prostu leje na swoich graczy w ogóle. Oni mogli realnie zrobić z tego coś, jako że to się nazywa The Thief's End. Mogli coś z tym zrobić. Tam była opportunity i ją ominęli. Wydaje mi się, że to się tam dostało dlatego, że szyją tą grę teraz na szybko i po prostu to... A kiedy ona wychodzi? Jak ona ma do tej premiery? Jezus Maria, nie mogłaś sprawdzić w tym? Nie namarzyć tutaj... jakoś? Kwiecień 26 kwiecień. No to jeszcze mają czas na cruncha. No, chociaż nie, już nie, ta gra musi być zatwierdzona już przez Sony, bo no, są trzecim... No dobra, oni ją robią dla Sony, więc... Ale wciąż, ta gra już jest zrobiona, ona jest u nich, w sensie ona jest zatwierdzona, ostatecznie jakieś bardzo, bardzo małe poprawki. W sensie, wiesz, tam patcha robią, nie? Tego day one od no, nie miesięcy. Wiem. No nie wiem, skoro miesiąc temu jeszcze nagrywali motion capture, no to nie są rzeczy, których wiesz. Oj, tam zapomnieli o trzech scenach z motorem. Ja jeszcze finał! To damy dodatku, nie? No. Moim zdaniem teraz tak wygląda praca nad grami, więc tam możemy się z tego śmiać tam ewidentnie, ale tak... Więc absolutnie też nie uważam, że to jest skandal taki jak... Zresztą w ogóle reakcja fanów Uncharted była absurdalna, bo fani Uncharted się rzucili na Ubisoft, że jak Ubisoft śmie w ogóle wypominać coś takiego Naughty Dog. Że na... A w sensie na zasadzie, że Ubisoft się na to takie słowa? Nie, najpierw było tak, tak, no dokładnie na tej zasadzie. Najpierw była teoria, że to w ogóle nie jest ta sama grafika, że to przecież jest po prostu góra, co nie, każdy sobie mógł namalować górę. No a później właśnie to już się przerodziło w taki hejt w stylu, że a tak w ogóle, nawet jeżeli ukradli ten Ubisoft, no to co złego, przecież każdy może ukraść Ubisoft. W ogóle gracze to są fascynujący ludzie. Ja ostatnio w ogóle bardzo dużo myślałam na ten temat, czemu, bo to jest temat, który powraca kilka razy, już o nim rozmawialiśmy. Czemu gracze czuły się tak bardzo mocno częścią tej branży? W sensie, że fani literatury i filmu nie reagują nigdy na nic tak żywiołowo jak gracze, którzy potrafią w ogóle wymuszać rzeczy na twórcach, nie? I właśnie to jest chyba właśnie z tego powodu tej interaktywności w grach, że tam jakby to dzieło nie powstanie, dopóki ty nie zagrasz, więc ty się czujesz współtwórcą automatycznie. No i tak pewnie dlatego, że kurde, to w sumie ta branża jest taka młoda i ona wyrosła na garażach, więc ludzie nauczyli się trochę fachu i czasami sobie grzebią w tych grach. Ale o mój Boże, nie rozumiem. Ja nie rozumiem, jak się można rzucić na kogoś za to, że coś mu zostało ukradzione, nawet jeżeli to był tam... Jakby to był najgorszy człowiek na świecie i by mu coś ukradziono, no to i jeszcze go pobić za to? Fascinating. Nie wiem, ja nie czekam na Uncharted 4. Ja czekam. Mam nadzieję, że to będzie gra tak jak dwójka. Ja to już mówiłem chyba. Mam nadzieję, że to będzie równie dobra gra jak dwójka i nie będzie to trójka. Bo trójka była słaba. Znaczy słaba, na tyle słaba, że ją przeszedłem. Nie? Że... Wyczułeś w tym barze, co? Na samym początku. Tak to się nie pamiętało, że tam są jakieś tam eventy. Nie, nie pamiętałem tego w ogóle. Ja pamiętałem za to... Trójkę pamiętałem dokładnie, że ona miała bardzo zaburzony ten...
tą równowagę pomiędzy tym, że to jest fajna gra o zabijace, a tym, że to jest długa i ciężka gra o mordowaniu ludzi. I w trójce już jest jakby... Te sceny akcji są tak przeciągnięte i tak dużo trupów tam pada dookoła i jakby tak dużą częścią tej gry jest zabijanie ludzi i jest taki nacisk na to położony, że no w pewnym momencie totalnie dostawałem tego dysonansu narracyjnego, że nie, to nie jest gra o sympatycznym zabijacy, który tam niszczy, wiesz, starożytne miasta. On taki ryj, że jest taki rodzaj człowieka, że jak na niego patrzę, aktorów jest takich bardzo dużo, jak się na niego patrzę, to on mnie irytuje i na przykład on jest głównym bohaterem i on ma być taki, że ty masz go lubić, ale potem jest pokazana jego twarz i jesteś tak, o mój Boże, tam bardzo się nie lubię. On jest, to co w ogóle zawsze wszystkie gry Naughty Dog robią, one są bardzo dobrze napisane, naprawdę trudno tam nie lubić tych postaci, co nie? No nie wiem, ja się cieszę, jak grałam w tę scenę w barze i dostawał w ryj, to autentycznie raz na jakiś czas, dobra, nie wcisnę i bam, i tam masz. Jezus Maria. Bo ja nie lubię takich tam chłopaciów. No nerwia mnie ten typ, bo to jest taki zadzierający nosa, taki trochę know-it-all, że on wie, że ty masz go lubić. Jest taki rodzaj głównego bohatera, ja nie wiem, jak ją go określić, ale są tacy główni bohaterowie, bo to nie możesz być taką postacią w prawdziwym życiu, bo tam masz jakieś cechy. Ale są tacy, co ten typ, który go pisze, on już jest taki pewien, że ty go będziesz lubił, bo ten typ jest tam ładny, jest zabawny, tam jest tutaj smart, tu mu coś wychodzi, coś wygrał, że jakby nie ma już niczego więcej, żebyś go nie lubił, ale tak nie ma też niczego więcej, żebyś go lubił. I to jest takie, nie wiem, mam takie czasami, że coś mi irytuje, ale wiem, że to jest tam indywidualne dla mnie, ale czasami dostaję w ryj, no. Dlatego gry są fajne, filmy, nie? Tymczasem Iga gra w Dying Light Following. Za które bardzo dziękuję Techlandowi, bo nie kupiłam tej gry. To jest robiona od początku gra, czy nie? Czy to jest normalna kampania? To jest dodatek do Dying Light. Ale to jest taki dodatek, że już się jakby starego Dying Light nie sprzedaje, się tylko sprzedaje jakby cały zestaw The Following. Nie, to jest downloadable. Ja, jak gram... Nie, ja wiem, że do Dying Light'a można dociągnąć Following, ale nie kupisz teraz... już podstawowego Dying Light'a, pewnie tylko nie, kupisz całe... Wygląda to jak... To się składa z tą główną grą, chociaż rozgrywka jest diametralnie inna, bo oprócz tego, że wprowadzi dwa nowe drzewka rozwoju, to masz... Jakby cały Dying Light polegało na fakcie, że biegałeś po budynkach, tam był taki parkour, nie? A teraz jesteś w ogóle na wsi, gdzie możesz tam oczywiście parkurować, są tam jakieś miejsca, ale nie masz budynków, tam jest ogólnie płasko, znaczy no, są tam po takim góry, murku, ten... który te owce od drogi i może tam w tej i we w tej nie, i się mogę przeskoczyć przez taki murek i jeszcze raz jeszcze i fikołki na ziemi, żeby ja tak się czasami robię, bo oprócz tego, bo ja dostałam season passa, więc oprócz tego dostałam też kostiumy, więc pierwsze co zrobiłam, to przebrałam Krajina, kurde, za ninja i teraz wszystko co robię, bo ja gram na multiplayer, to krzyczę ninja i zrobiłam sobie takie wybuchające szurikany, więc tam gdziekolwiek nie pójdziemy, to wszystkie zombie przychodzą, bo tam one na dźwięk reagują, bo tam ja tylko krzyczę ninja i tam ten i tam no. W każdym razie badnet jest taki, że jako, że zabrali ci budynki, to się daj samochód, bo tam musisz bardzo dużo połacie terenu przebiegać i to się robiło szybko po budynkach, teraz byśmy się po prostu biec. I ten samochód to jest chyba autentycznie jedno z najlepszych doświadczeń prowadzenia samochodu w grach. To jest, oni zrobili, ja nie wiem jak oni to zrobili. Nie, właśnie, bo to nie jest ścigowy samochód. Wiem, to jest chyba taki buggy, tak? To jest buggy, ale to jest w ogóle, jakby Carmageddon był bardzo spoko grą i gdzie byś nie rozwalał typów, tylko byś miał przejeżdżać ludzi. Gdyby realnie, bo wiesz, że dało się przejść Carmageddona przejeżdżając ludzi, nie? Gdyby realnie to było fun... Dało się przejść Carmageddona wygrywając wyścigi, nie? Tak, dało się. I to jest chyba jedyne, czego nie zrobiłam. No, ja zabiłam kiedyś wszystkich ludzi samochodem Tesli, ale i to mi zajęło chyba w ogóle tam, wiesz, 2 godziny, nie? Ale to zrobiłam. A nigdy nie przeszłam wyścigu. Ja też nie. No, w każdym razie, jeżeli to byłby fan do przejeżdżania ludzi, to Techland to zrobił. Techland zrobił w ogóle fenomenalną rzecz, gdzie jak widzisz tłum zombie i ty jedziesz gdzieś, to ty robisz jak hell no i tam wiesz, hamulec ręczny i po prostu wjeżdżasz w nich na buście, bo to jest fun. Oni odpadają w ogóle na boki, są idealnie zrobiony splatter animation, gdzie w ogóle masz całe wszystko. Rozpadają się na części? Czasami tak. Co więcej, jak ktoś jedzie za tobą, to on dostaje tymi zombimi. Co jest w ogóle to? Jest po prostu tak fenomenalnie fan. I przy okazji ten buggy, on ma jakiś taki bardzo idealny, w sensie to mnie tak strasznie łechta w ogóle, co tam się dzieje. On reaguje dokładnie tak, jakby sobie wyobrażam, że reaguje ten buggy. Ja gram w ogóle na klawiaturze, nie gram na padzie i ja totalnie czuję ten samochód. W sensie ja wiem,
jak on zareaguje, jak ja skręcę, więc przy okazji w ogóle robię fenomenalne rzeczy, oprócz tego, że dachuję 500 razy na 5 minut, bo jadę wszędzie po prostu tam, wiesz, po wszystkim. I naprawdę ta gra przez tego bugiego w ogóle zyskała zupełnie nową jakość. Gosia w ogóle jeszcze upgrade'uje, masz tam na niego skinę, masz tam nie wiadomo co i to realnie też ci daje więcej fanów. Ma jakieś imię? Ten mój? No. Nie, on się nazywał Buggy. Nie wiem, czy... Możesz go nazwać jakoś? Nie wiem, Stefan? Nie wiem. Znaczy, no, Ludwik. Ziomek, z którym gram, ostatnio znaleźliśmy paint job, się nazywa USS Techland. To go nazywamy w ogóle, bo on ma napisane 1704, co już czytaliśmy, a to jest 1701 jako USS Enterprise. Mm. Rozumiesz? Ale my go nazywamy nie Nostromo. No tam ze Star Treka. Jest, 1704? On jest 1701. A, nie wiedziałem. Jo, a my to przeczytaliśmy 1704. Ja się pytam, czemu 1704 właśnie ludzie z tych landu. I tam, wiesz, de facto to jest jakaś data. Tam, wiesz, 17.04, mamy na coś czekać, nie? I tam, no nie, no to jest jeden. I tam typ mi wysyła w ogóle od USS Enterprise, tak jak, fuck, rzeczywiście. Ja, więc nazywam go, znaczy ja go tam Nostromo, więc to by zupełnie bez sensu. Ale nie nazywałam go. Ale co chciałam powiedzieć, upgrade'y nie są tylko i wyłącznie estetyczne, tylko realnie... Z każdym upgrade'em to jest lepszy samochód. W sensie masz albo lepszy zderzak, albo masz w ogóle, możesz kłaść miny nim, albo możesz tam jeździć prądem zombie, albo możesz mieć flamethrowera takiego jak w tym, jak w Mad Maxie. Więc to po prostu no, fenomenalna robota. No ja się tak dobrze bawię w ogóle w tego Dying Light. Ma trochę bugów, które są dosyć mocno wnerwiające. Nie powiem, że zawsze, ale są takie momenty, że siedzisz i tak czujesz się niesprawiedliwie, że gra się pokarała, z czegoś zrobiłeś. To mi się zdarza rzadko jak na razie, ale po prostu fun factor tej gry jest through the roof. Ja się super bawiłam przy podstawce, teraz się bawię lepiej. Więc jak dla mnie to Following jest tam w ogóle... Ja rzadko w ogóle kiedy się decyduję na rozszerzenie jakiekolwiek do gry. W sensie, jeżeli gram w podstawkę i to jest długa gra, to zwykle to mi wystarczy, jakby, nie? Mhm. I co prawda może troszeczkę na sobie z Multiku, bo jak o tym myślę, to i do Borderlandsów kupowałam DLC i tam właśnie ten, ale kurde, nie wiem, no jest fenomenalnie super. Ja też bardzo rzadko się bawię w DLC. Bardzo rzadko jak skończę grę, to chcę wracać do tego doświadczenia. Ale jest w ogóle taki przy okazji trend, ja nie wiem, czy on tam... Zauważyłam go w Polsce po Wiedźminie właśnie i tym, że robią ci dodatki, które mają rozsądną liczbę godzin, mhm. takich w sensie fabularnych, nie? Oprócz tego tam oczywiście jest jakaś arena i tam są w ogóle właśnie jakieś stroje, tam jakieś tam ciepecie w tym season pasie, ale jak masz tego The Following, w sensie to jest realnie ileś tam naście godzin gry. My chyba mamy z 13, ale my tam po prostu robimy, kurde, takie głupoty już w tym momencie, bo tam się tak dobrze bawimy. I nawet oni w ogóle, im się udało zrobić coś takiego, że często masz, no to jest taki mechanizm, jak masz duży świat, że jesteś na jednym końcu mapy i zadanie nagle masz na drugim końcu mapy, nie? Mhm. I nie ma fast travel. Jest tylko pomiędzy tymi dużymi lokacjami w grze. I ty masz wsiąść w tego buggy i tam pojechać, i to są na przykład tam 2 kilometry w grze, co generalnie trochę trwa i to jest nawet fun, rozumiesz, że nie jesteś taki, o ja... Muszę pojechać tam z drugi koniec mapy, tylko coś jak hell yes, jedziemy, nie? Tam będę pierwsza, nie? Nie wiem, no po prostu, kurde, tak dobrze zrobili grę, że tam... Że się nie dziwię, że nie pamiętam nazwiska marchewka. Jak on się nazywa? Że prezes tych landu jest miliarderem. Zaraz się dowiemy. Tak, marchewka. O. Dobrze pamiętam. Że jest bogatym typem. Jakby za Dying Light naprawdę tam... Też się nie dziwię temu i uważam, że to jest normalne. W ogóle fajnie, że to się da zrobić w Polsce. Tak, właśnie, to jest fajne, że żyjemy już w takim kraju, w którym się to da zrobić. Szefowie CD Projekt też są na tych listach jakby bogatszy. No, nie wiem, czy tam miliardy mają. Ale tak, ale i właśnie... Pojawił się taki temat u nas, że Dying Light sprzedał tam 7 milionów egzemplarzy teraz, nie? To, a Wiedźmin sprzedał około 3 na razie. I że w ogóle, że dlaczego zombie i mało ambitne gry się tak dobrze sprzedają i w ogóle jaki sens zrobić Wiedźminów? Nie jestem w stanie stwierdzić, czy Dying Light jest rzeczywiście mało ambitną grą, bo w sensie mechanicznie to jest bardzo fajna gra. Mhm. Jeżeli chodzi o jakąś... No tak, ale nie jest to, wiesz... Fabularnie w sensie? No pewnie nie, no ale jakby... Ja, to było tak, pamiętam jak wyszło Dead Island, pierwsza w ogóle, no kurde, no Dying Light to jest praktycznie Dead Island, no sorry, ale jest, tylko jest bardziej fun. Ja pamiętam, że ja w to pograłam i ja się przy tej grze bawiłam super,
To ja nie powiedziałam, że to jest gra 10 na 10. Dla mnie to była gra wciąż 7 na 10, ale po prostu taka, że się naprawdę dobrze, wiesz, bawiłam grając w nią, nie? I jakby ja się pamiętam wtedy ucieszyłam, że w Polsce jest w stanie wyjść właśnie tak fajna gra 7 na 10. W sensie, że my mamy jakąś taką tendencję, tak. to jest to, co ostatnio mówiłeś o komiksach, że jak ma powstać komiks, to nie może być śmieszny komiks o czymś tam, który po prostu będzie jakimś komiksem. To musi być wielkie, artystyczne, kurde dzieło, albo coś tam w ogóle o wojnie, nie? Albo coś tam takiego. I jakby... Ja się cieszę, że czasami potrafi wyjść coś takiego, co jest po prostu zachodnie. Że to nie jest polskie, że to nie jest z nie wiadomo jakie, że to nie jest, kurde, właśnie tam orkiestra, tam symfoniczna i opera, tylko to jest, kurde, jakiś tam film taki. Znaczy ja też się cieszę i cieszy mnie sukces Dying Light, tylko ja w ogóle z zupełnie innej strony chcę to ugryźć, bo ja nie rozumiem, a on też nie rozumiem, jak długo może trwać Szała na Zombie. Ile tego można sprzedać? Bo to nie moim jest gra zdaniem, o zombie. No ale okej, jeszcze Dying Light to tam nie wiem, nie gram, ale moim zdaniem Dead Island to była gra, której cały sukces polegał na tym, że ona była o zombie. Nie, cały sukces Dying Light polegał na fakcie, że Dead Island polegał na fakcie, że to był fajny FPP, który był mele. I głównie na tym. Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, bo po pierwsze, wydaje mi się, że bardzo wielu graczy w ogóle nie doceniało tego systemu walki ręcznego, bo mieli włączony ten automatyczny, który był mega kijowy. A po drugie, to nie była wybitnie fan gra. Jakby to była gra, którą się trochę trzeba było bawić. Trochę tak, ona tak taki nacisk kładła na gracza, że to ty musisz myśleć, jak się będziesz bawić w tą grę. No było tak, no tylko, że okej, jeżeli chodzi o estetyczny punkt widzenia, bo to zombie to jest estetyka, to nie jest nic więcej, to mogłoby być, kurde, ufoki, jeżeli by się tam do tego zmusić. Był bardzo fajny zrobiony kontrast tego, że to była gra z elementami horroru, bo zombie jest ewidentnie z horroru, która była zrobiona w słonecznym, pięknym kurorcie. Tak. I to też bardzo robiło, że to było takie, to była gra o zombie, ale to była taka gra o zombie, że tam nie było masakry takiej, w sensie, że to nie było, o mój Boże, jesteśmy tam w ogóle ostatnimi ludźmi, powinniśmy coś robić, tylko to była gra akcji, która nigdy się nie chowała z faktem, że kurde, jest ładnie, to są zombie w ogóle w bikini. To było takie... Jo, i miałeś na przykład questa, który polegał na tym, że jakiś koleś upijał się w domku i trzeba było mu przynieść wódkę. Nie, to ta świetlana, like the champagne, baby, jo. No, może ją. Mi tego szampana, pamiętam. Za to było dużo expo. W każdym razie, jo, ale to był w ogóle bardzo fajny dom, bo on trochę pokazywał to, jaka ta gra miała być. Tam byli w ogóle w sypialni tego domu buty i ty dostawałeś misję od jego żony, która była gdzieś zamknięta, a ją go tak szukała. I to było takie, o mój Boże, on na pewno tam coś tam. I ty go znajdowałeś i on mówi, to jest tempa tam szpryca, ja nie chcę do niej wracać, powiedz jej, że nie żyje, ja tutaj chcę siedzieć i niuchać koks. I to jest takie, totalnie kupuję taki scenariusz. Że, bo to jest taki dramatyzm kontra taki fan generalnie. I nie wiem, no mi się, ja kupiłam Dead Island, ja naprawdę kupiłam Dead Island. Ja mi się podobało Dead Island, grałem w nie dosyć długo, aż pewnego dnia wyłączyłem Dead Island i nigdy więcej do niego nie wróciłem. Tak mniej więcej w połowie, 3/4, jakoś tak dosyć daleko. Ale wiesz co, ta gra w ogóle, w nią się fenomenalnie, znaczy... Wiem, on wziął się w czwórkę. Tak, ale w ogóle w nią się bardzo dobrze grało. To jest właśnie to, co Dying Light jakby rozwinęło, nie? W Dying Light się gra fenomenalnie super. W sensie, ty tam sobie stoisz i ty nie potrzebujesz mieć 8-6 misji gdzieś tamten. Znaczy tam są, ale generalnie nie potrzebujesz tego mieć, bo tam czasami się fajnie po prostu wspiąć na budynek. Że samo to jest fun. Tego jest za mało teraz w grach, że samo. Ale ty ja nie miałem czegoś takiego w Dead Island, żeby tam nie, sama gra była. Nie, było fajnie ciachanie tych. Nie robiłeś sobie broni, którymi rzucałeś, żeby potem je zabrać i potem zabić trzech innych typów? Robiłem, ale niespecjalnie. To mnie bawiło przez jakiś czas. To było spoko. Nie tam odcinanie członków i tam... Na przykład odcinanie rąk zombie, a później patrzenie, jak do siebie idą bez tych rąk, nie? No, to było okej, okay, ale... To się dosyć szybko mi się... Ja mam takie wspomnienie z tego Dead Island, że tam było... Jak już wyszłaś z tego hotelu i z tego całego domku dookoła tego hotelu, tam była taka bardzo długa droga taka dojazdowa do tego hotelu. Ja mam takie wspomnienie, że mi się ta droga ciągnęła i ciągnęła, że ja lazłem po tej drodze i zabijałem te zombie i tam się już nic nie działo. Nic takiego interesującego, co nie? A później docierasz do tego miasta i zaczynasz chodzić po tym mieście i w tym mieście jest jeszcze więcej tego samego. I tam już ta gra już w ogóle się nie rozwija, co nie? Jakby... Ona... No to jest gra o ciechaniu zombie mieczem, no tam... Ona już ci nic nie proponuje, ona już ci dała wszystko, co najlepsze z siebie i później mówi, spędź ze mną
całe życie, do końca. Ja mówię, dziewczyno, no... Nie jestem gotowa na taką obligację. No, tu jest Wiedźmin. Tak, nie trzeba było się tak angażować, udostępniać mi wszystkiego i oddawać od razu. I ja już teraz tego spróbowałem i chcę spróbować czegoś innego. A jak nie masz mi nic innego do zaoferowania, to przykro. Znaczy, rzeczywiście jakby dużo lepiej pamiętam początek i środek tej gry niż końcówkę, ja przeszłam. I tam rzeczywiście już było takie coś dłużące się, tam jeszcze potem był jakiś taki pattern z bunkrami, które otwierałeś, że mógł przechodzić pomiędzy jedną a drugim. Ja tam nawet troszeczkę spędziłam czasu w ogóle na samej eksploracji wyspy, bo to mi się w ogóle też tam spoko podobało. A, właśnie, Dying Light, tam akurat gram na PC, więc rzadko to mówię, ale kurde, naprawdę tam bardzo mi się podoba świat, w sensie grafika. Mhm. Jest po prostu... Jest tak fenomenalnie ładnie tam. W sensie, realnie my mieliśmy taki moment, że sobie po prostu wzięliśmy na górę. Nie mieliśmy stamtąd questu. Wiedzieliśmy, że to już będzie miejsce questowe. Jeżeli gracie w The Following, to pewnie wiecie, jaką górę mi chodzi. I wyszliśmy i oglądaliśmy wschód słońca. Like, realnie usiedliśmy i oglądaliśmy wschód słońca. Było po prostu ładnie. Robiliśmy screena. Ja tak w Wiedźminie nie miałem, że oglądałem wschód słońca. Ja, więc jakby ja rozumiem, czemu ta gra się sprzedała. Ta gra jest po prostu so fucking fun. Jeżeli ktoś z was się zastanawia, czy chcecie mieć The Following, a podobał wam się Dying Light, to chcecie, oprócz końcówki Dying Light, jeżeli wam się podobało wszystko oprócz końcówki Dying Light, to chcecie The Following, jest po prostu fucking fun. A jeżeli macie jeszcze z kim grać, to jest po prostu fenomenalnie fucking fun, nie? Tymczasem komcie sekcję komentarzy. Ja będę komentował Szymona Adamusa, który jest wielkim fanem Deadpoola i broni tego filmu przed nami szalenie. I między innymi pisze tak. Tomek, dobrze, błagam cię, by nie było tego filmu, jakby ktoś go nie bronił. Tomek, błagam cię, błąd marketingowy, bo zapowiedzieli drugą część filmu, który był jednym z największych hitów tego kwartału. Przecież druga część Deadpoola to jest obecnie murowany hit. Jeśli zrobią ją w ciągu najbliższego półtora roku, a na pewno zrobią, to mają zapewnione pełne widownie. Ja się z tym zgadzam, ale nadal uważam... Gówno, też mnie zapowiem. Nadal uważam, że to jest błąd marketingowy, że po co zapowiadać drugą część w momencie, kiedy i tak wszyscy mówią o twoim filmie. To, od dwóch tygodni Deadpool to jest thing. To nie musisz tego podsycać teraz w tym momencie. Nie musisz mówić, zrobimy drugą część, bo nikt cię o to nawet nie pyta. Wszyscy są tak podnieceni tą pierwszą częścią, że to cokolwiek teraz powiesz, to po prostu wpadnie w taki szum w ogóle entuzjazmu i zaraz wygaśnie razem z tym, znaczy zaraz, no, jak ten entuzjazm wygaśnie. To. A gdyby oni teraz pozwolili ludziom się ekscytować tym filmem, a za pół roku powiedzieli, okej, to robimy dwójkę, to mieli drugi raz to samo. Jakby drugi raz ten sam entuzjazm, tą samą odezwę, nie? A oni trochę niepotrzebnie, moim zdaniem, tak wystrzelili za wcześnie. Nie mam żadnego zdania na to. No ale rozumiesz, o co mi chodzi, o mechanizm sam marketingowy. Nie chodziło mi o to, że... Nie wiem, czemu to jest... Nie wiem, czemu o tym w ogóle rozmawiałem. Nie wiem, czemu Szymon Adams zwrócił uwagę na to, że to powiedziałeś nawet. Mógł zwrócić uwagę na wszystkie wartościowe rzeczy, które mówiłeś na temat dynamiki tego filmu i na temat tego, jak źle konstrukcyjnie jest stworzone. Nie, bo powiedziałem coś o kadrach i teraz wszyscy mnie wyzywają, wszyscy mi zarzucają, że jestem jakimś wielbicielem niezależnego kina irańskiego, bo dostrzegam kadrowanie. Ale w ogóle tak swoją drogą to też jest fajne, ty to chyba w ogóle opisałeś u nas w komentarzach, że jeżeli na przykład ja stwierdzę, że Strażnicy Guardians of the Galaxy, tak, stwierdzę, że to nie jest film, który mi się podoba, bo chociaż lubię takie kino, ten film mi się nie podoba, to ja już nie lubię tego kina. Tak. Ja już lubię Ojca Chrzestnego. To automatycznie. Ja już lubię to, ja w ogóle lubię Imię Róży, ja nie lubię tych innych filmów, nie? Jakby tam... Może filmy Marvela to nie jest w ogóle coś, co do mnie trafia, ale jestem wielką wielbicielką filmów klasy B i ja się na wielu filmach klasy B, które są gorzej zrobione, ale one wiedzą, że są gorzej zrobione, lepiej opowiadam Deadpoolu, bo Deadpool się masturbuje faktem, jaki jest super zrobiony filmem, a nie jest. Też, zgadzam się z tym. I jeszcze Szymon Adamu zarzucał mi, że ja powiedziałem, że najlepsze dowcipy są zaspoilerowane w trailerze. Ja podtrzymuję tą opinię. Przede wszystkim cała mega dobra sekwencja otwierająca, dziejąca się na autostradzie, ona cała została opowiedziana w trailerze. Dosłownie cała. Nie wiem, czy tam było 20 nowych sekund, nie? Poza tym, co widzieliśmy w materiałach, którymi zalano internet wcześniej. No i o to mam trochę pretensji. A fakt, że to nie jest tak, że tam nie było innych dobrych dowcipów, to okej, no one były. Tylko, że to jest film, w którym pada 10 dowcipów na minutę. Oni mi w trailerze odpowiedzieli 20 dowcipów.
na powiedzmy 1000 dowcipów w tym filmie, a było dobrych 30 dowcipów, więc jak dostaję... Dwa były w ogóle nie od nich, więc... Tak, więc jak dostaję jeszcze 10 dobrych, a 900 kiepskich, to nadal mam wrażenie, że jednak opowiedzieli mi wszystkie najlepsze już w trailerze. To jest w ogóle właśnie bardzo ryzykowne, jak to powiedzieć, zagrania, taki tam chwyt, żeby robić film, w którym co drugi dialog jest dowcipem i one-linerem, tego dowcipu tak naprawdę, bo nawet jeżeli one byłyby wszystkie super, to pierwsze 10 byłoby super, a reszta już by była taka sama jak pierwsze 10. Ale są ludzie w Hollywood, którzy potrafią takie filmy robić. Black, nie pamiętam jego imienia, chyba Shane Black, ale nie jestem pewien. Taki scenarzysta i reżyser, on człowiek, który tam pisał Szklane pułapki, Zabójcze bronie i on teraz w ogóle i Kiss Kiss Bang Bang i teraz pisze nowy film z Ryanem Goslingiem i... Uncharted 4? Nie. Z Ryanem Goslingiem i tym takim brutalem wielkim, kurde, zapomniałem jak on się nazywa. No nieważne, kolesiem, który grał w Leia Confidential, Russellem Crowe'em, o. I to jest właśnie koleś, który potrafi pisać takie dialogi, który potrafi napisać cały film oparty na one-linerach i te one-linery są dobre, śmieszne, ale Deadpool nie jest takim filmem. Deadpool ma bardzo dużo przestrzonych dowcipów. Ja nawet nie wiem, czemu jeszcze o tym mówimy. Ja już jestem so over. Nie, no totalnie Deadpool jest jeszcze tematem. Ja wiem, że jest fucking, ale ja jestem super tam over it. Tam. W sensie, ja byłam over it, jak wyszłam z kina. To, żeby w ogóle powiedzieć, że powinniśmy o tym porozmawiać w odcinku, to było takie, ale po co? Bo to jest jeszcze takie coś, że ty widzisz tą ścianę ludzi, którzy będą tam stać i cokolwiek ty nie powiesz, jakby to było najmądrzejsze, to ci powiedzą, a mi się podobał. I ty się spytasz, czemu? I powiedzą, nie wiem, podobał mi się. I tak, rozwiniesz to w jakiś sposób tam, albo lubię Deadpoola, okej, tam ja też, ale nie podobało mi się wszędzie na film. Dominik bardzo fajnie doporównywał Deadpoola do Kikasa, który po pierwsze robi coś mądrego. Seksa w słonie Dominika. Tak, robi coś mądrego z samą formułą tego filmu o superbohaterach, a po drugie, tam pada 10 razy mniej dowcipów niż w Deadpoolu. A jednocześnie ja pamiętam te dowcipy do dzisiaj, a z Deadpoola, którego widziałem 2 tygodnie temu, nie pamiętam już prawie żadnych dowcipów, poza tym Monty Pythonem, który nie jest ich. Ja sobie z kolei przypomniałam ten dowcip i to jest tak dobry dowcip tam, naprawdę. Ja się w ogóle zastanawiam, myślę, że oni się zgodzili w ogóle na użycie tego dowcipu, czy oni go po prostu zabrali, kurde, prawem internetu umieszczam to w naszym filmie. Nie, no myślę, że to nawet nie jest prawem internetu, że myślę, że to jest zwykły cytat. Ja tutaj nie widzę, że wiesz, nic zdrożnego w tym, że oni to... No tak, no po prostu składają hołd jakby najśmieszniejszej grupie naszych czasów. To... Oni potrafili zrobić film, gdyby teraz wyszli, gdyby teraz wyszli, wiesz, twórcy Deadpoola i powiedzieli, nie mieliśmy nic wspólnego z Monty Pythonem, nigdy nic nie widzieliśmy i to jest nasz oryginalny dowcip, to by był jakiś skandal, ale tak jak po prostu, wiesz, zacytowali swoich idoli w filmie, to totalnie normalne to jest. Czy jest tak dobry, to tak dobry skarż. Ja też mam... Mów do mikrofonu. Ja też mam... powiedziałam. Ja mam takie ja mam takie pytanie, jestem pierwszy raz w podcast. Halo, test. O, teraz wszyscy musieli ten scrollem na myszce poprawić głośność. Ja mam takie pytanie, które bardzo mi się spodobało to pytanie, tam jak myślę, że też możesz odpowiedzieć, to naprawdę było do mnie, ale jest bardzo spoko. Józef Ciok, ostatecznie Józef Ciok, chyba że Józef Ciuk przez U zamknięte. Nie wiem. Gdybyś miała mieć sutki wielkości penisa albo penisa wielkości sutków, to co byś wybrała? Sutki wielkości penisa są obleśne, wolę penisa wielkości sutków. To byś miała mega malutkiego penisa. No, mam bardzo małego w tym momencie. Jesteś, ale teraz wczuj się w rolę, że jesteś mężczyzną. To nie jestem w stanie tego zrobić. Kultura mi to kilkakrotnie udowodniła w bardzo mądrych książkach. Jesteś po prostu nieempatyczna. Dobra, czytaj swój. Jestem totalnie nieempatyczna. Byłam dzisiaj 6 godzin w bibliotece i pisałam. Nasi użytkownicy niech się nad tym zastanawiają. Co byście woleli mieć? Czy sutki wielkości penisa, czy penisa wielkości sutków? Okej. Okay. Józef Ciok. Jednego. Jak byś miała spędzić weekend z postacią z gry? Zjeść coś? Pozwiedzać na imprezę i tym podobne, to kto by to był? I uzasadnienie. Chyba czekam na twoje uzasadnienie. Ja bym chciała... Ja muszę zastanowić się. Ja bardzo długo nad tym myślałam i przechodziłam od takich momentów, że zastanawiałam się, czy nie z jakimś tam Pokemonem, na przykład, bo są cute i po prostu bym miała super fun times i tam cokolwiek. Ale stwierdziłam, że będę myśleć penisem, tym, którego nie mam i tym, którego kultura nie chce mi po prostu dać. I albo ten...
Pendleton w Silent Hill'a tego Downpour, no bo tam for fucksa, jak tam najlepszy typ ever. Ale potem pomyślałam, że jest jedna postać, która... Czy on nie zamordował swojej żony? Nie, on zabito mu dziecko. Aha, i był okay. Hello, osądzony. Czekaj, typ zabił mu dziecko i on zabił tego typa w więzieniu. To było tak. To nie jest w ogóle ważne. Możemy o tym porozmawiać przez weekend. Możemy też nie rozmawiać. Pamiętasz, jak zabiłeś tego typa, co ci zabił dziecko? O, jesteś taki cute. Ukradniesz ze mną jakiś samochód. Nie będziesz się kradł samochody. Anyway. No to albo on, albo typ z Deadly Premonition. Tylko, że ja nie wiem, czy grałeś w Deadly Premonition, bo bardzo mało ludzi grało. Ja po prostu ja kocham tę grę, to jest tam fenomenalnie dobra gra. Nie. On się nazywa Francis York Morgan, ale jest jeszcze jakby... Myślę, że mogę spoilować tę grę, ona jest taka stara. Myślę, że tak, że tak? Możesz ostrzec w godzinie... Uwaga, spoiler! Godzina 4 minuty, spoiler. Tak, to jakby co to, ale teraz powiem dalej. Jakby to jest odpowiedź na moje pytanie, możecie już wyłączyć. Na samym końcu gry, bo on cały czas przykłada... palec do ucha i mówi do siebie. Mhm. Tylko, że on tak naprawdę niby zwraca się do ciebie, bo są takie sekwencje, jakby on to mówi do nikogo, ale są takie sekwencje, gdzie musisz jakby robić, wiesz tam, do tego momentu w historii, co się stało. I on mówi tam, Zak, czy pamiętasz, co odkryliśmy w jakimś domu? I ty musisz kliknąć, że to. I on mówi, that's right. I opowiada o tym na przykład, nie? Więc jakby ty jesteś równoznaczny z Zakiem, tylko, że w pewnym momencie tej gry, na samym końcu się okazuje, że Zak to jest jego alter ego, które on schował przez to, że w jego życiu stało się coś traumatycznego i jakby York wstąpił na jego miejsce. To jest jedna postać. I na samym końcu gry jesteś tym, w ogóle tym Zakiem. I to jest po prostu takie mind-blowing experience, bo to jest typ, który on nie za bardzo wie, co on ma zrobić, bo on cały czas był jednoznaczny z tamtym typem i tamten typ jakby odszedł i go zostawił samego sobie. To, co miał właśnie, wiesz, to, przed czym go chronił. I ja bym chciała generalnie się spotkać z tym typem, bo to była kurde tak pojechana postać. To był tak dobrze napisany typ. Jestem w stanie stwierdzić, że przez cały weekend bym się z mnie nudziła i bym nawet nie musiała kurde robić groźnych rzeczy. Po prostu mogłam go słuchać i pić kawę. Ja, więc to jest to. Długo o tym myślałam. No, tam jak z kim byś spędził weekend. Ja? I czemu? Nie wiem. To jest skomplikowane pytanie, na które ja nie mam takiej odpowiedzi od razu. No, to jest... I wszystkie postacie, które umarły w grach, nie żyją i nie możesz. Z trupem Aerys. A czemu? Bo nie powie nie. Jezus Maria. A pachnie kwiatkami przecież to Aerys. Nie wiem, no. Nie ma zbyt dużo tak super postaci w grach tak naprawdę, żeby... Z Enslaved, tym bohaterką. Nie pamiętam, jak ona się nazywała. Enslaved. Nie, to jest główna bohaterka. Nie pamiętam, jak ona się nazywała. On był Monkey, ona była Zoe, mi się wydaje. Nie pamiętam. No nieważne, w każdym razie... Pixie. Chciałbym tak, z Pixie spędzić. Nie, chciałbym z nią. To była mega to była taka postać, że naprawdę jak grałem, to tak myślałem o niej, że to jest sympatyczna dziewczyna, że jest fajna, że ją lubię z nią. Tak, szczególnie, że tam był ten wątek taki romansowy w pewnym momencie i on był bardzo nienachalny. Tak. W sensie, on po prostu w pewnym momencie wszedł i ty jako gracz byłeś nawet taki, what? Taki no. tam serio, nie? I tam nie mam nawet z tym problemu. A zwykle jest tak, że oni ci go tak mocno wciskają w ryj i ty nawet nie chcesz. Shen Music miałam okropne wspomnienie. Dobra, to tyle. To cześć. No okej. Okay.